Ja przeżywam często takie momenty, gdzie brak mi słów, ale wtedy oddaję głos tym wielkim, o których to się wszystko zaczęło, proszę Państwa. Witamy w Anpolu, Janusza Zagórskiego. Dzięki, on zawsze ładnie umie zapowiedzieć każdego. Ma talent najlepszy, ja to tak Prosto z kraju. Pokonałeś tak, tak. zaspy, śniegi, trasę. Ja byłem na trzech pogrzebach, wczoraj czo, dzisiaj na dwóch. Także, tak więc reagam. daj nam serce, jest przestrzeni. No, muszę jakoś odreagować. Tak. Dziękuję Ci bardzo. Mamy do, do godziny maksymalnie. 60 minut na godzinę, zjadę za Górsku. Będą rzeczy, Prosimy. których nie mówiłem. Wy pozwolicie, że nie wiem, może będę dzisiaj wyjątkowo siedział. Zobaczę, bo wyciszyłem, chciałem zobaczyć swój, swój ten. E tak, słuchajcie, przepraszam Was, młody jestem z podróży. Rzeczywiście czasami los tak sprawia, że się coś kumuluje. Tak, dwa pogrzeby w rodzinie i jeden kolega z wylatowa, Grzesiu Brożego, odszedł nam nagle. Także kolejna. Tego, przepraszam, poprawić się? Dziękuję. że koledzy dbają jednak, żeby. I to z telewizji równoległy. Tak. No, bardzo to ładnie z ich strony. Słuchajcie, tak, temat jest poważny i jednocześnie nie chciałbym, żebyśmy się tutaj zamęczyli polityką, ale z drugiej strony zawsze mam taką zasadę, że staram się. Mówić zarówno o tych czarnych scenariuszach, jak i o tym, co my możemy w tej sytuacji zrobić. Kiedy pisaliśmy ten temat razem z Andrzejem Nikomojdowiczem, właśnie z czym bym wystąpił, no nie było jeszcze tego Gdańska i tego. Co się stało, znacie naszą opinię. Byliśmy w sumie pierwsi, którzy po 24 godzinach ogłosili, że prawdopodobna jest hipoteza, że to jest jednak y, zabójstwo, organizowane w trybie, jak też jest, mówi się często, operacji Fałszywej Flagi czy Inside Job: że to jest kontrola umysłu, że to jest podwójna osobowość. I wszystko, co dzieje się do tej pory, do tej chwili, w gruncie rzeczy to potwierdza. I chciałbym dzisiaj powiedzieć też o takiej rzeczy, która mi się przydarzyła może godzinę temu, z której wypływają też bardzo poważne wnioski dotyczące tego, co się może stać w Polsce, co się może dziać z naszym środowiskiem szeroko pojmowanym i w jaki sposób my się tu możemy po prostu zachować, żeby się obronić, bo nie zmienia się nasza narracja, również moja prywatna, to znaczy, że napór zbudowania potężnego globalnego rządu w Europie poprzez europejski rząd jest nadal odebranie ludziom praw obywatelskich cały czas obserwujemy to wszędzie w każdej najmniejszej dosłownie tkance społecznego państwowego życia i nie chcę mówić o rzeczach, o których już sto razy słyszeliście i, i czytaliście i to jakby nie w tym rzecz, żeby jeszcze raz powtórzyć, na czym polega opresja systemu, bo w tym środowisku uważam, nie ma lepszych, którzy by mieli świadomość, jak ta opresja jest realizowana. Ale oczywiście są pewne aspekty i niuanse, które polegają na tym, w jaki sposób się walczy z naszym środowiskiem i z naszą wiedzą i jak się temu przeciwstawić. W konsekwencji mowa jest o wyborach parlamentarnych i tych europejskich i pytanie, na ile w ogóle można liczyć na to, że damy radę, odegrać w tych wyborach jakieś, jakieś znaczenie. Czołk właściwie jest potężny, on idzie jak hmm, po, taka, taka, taka siła nośna, która niszczy właściwie wszystko, wydaje się być niepokonana. To, co stało się w Gdańsku w mojej ocenie muszę od tego zacząć, może mieć niestety swoją daleko idącą konsekwencję, dużo dalszą niż przewidujemy, to i komentujemy, że zmieniają przepisy dotyczące zakładów karnych, że przestępstw, że będzie mowa nienawiści, że szykują się do tego, co już Niemcy mają, że tam jest już ustawa regulująca uderzenia w tak zwaną mowę nienawiści. Generalnie rzecz biorąc wiecie, że to jest uderzanie de facto w wolność słowa. Te pojęcia mowa nienawiści, fake newsy, to są pojęcia, których nigdzie do tej pory w kulturze prawnej nie było. I one są takim tylnymi drzwiami, pewnym elementem propagandowym, który ma ludziom zaciemnić istotę sprawy. A istota sprawy polega na tym, że szykują się do łamania najbardziej elementarnych zasad, nawet tej konstytucji, którą my najogólniej mówimy, że nie jest najlepsza. Są to koniec końców formalnie wielkie osiągnięcia współczesnej, tak zwanej demokracji. Jakkolwiek na to wielu z nas brzydko o tym mówi, pisze i krytykuje, ja też krytykuję to, to bardzo dawno, no to nie możemy też jakby zobaczyć, że nam chcą odebrać to, co tu jeszcze jest. Ja już nie mówię to, co może być w przyszłości. I teraz, kiedy się przyjrzymy, w jakim miejscu jest Polska. No to, widać wyraźnie, że ta nasza suwerenność, której właściwie nie wiadomo, kiedy ją straciliśmy nieodwołalnie. Jedyne lata międzywojenne można by uznać, że jest to pewna względna suwerenność. Mówię bardzo względna. Potem jest Związek Sowiecki, jest PRL, jest suwerenność ograniczona, potem jest tak zwane wyzwolenie, to jest fikcja, wiemy, że suwerenność została jeszcze bardziej ograniczona. Wejście do Unii Europejskiej formalne pozbawiło nas bardzo wielu prerogatyw jako państwo i naród suwerenności i są nieformalne mechanizmy, które dokładnie to jeszcze pogłębiają. I jeszcze może jedno zdanie o globalnej sytuacji. Jesteśmy rozdarci między takie dwa w tej chwili duże obozy polityczne na świecie, bo z jednej strony mamy Stany Zjednoczone z Trumpem, który wydaje się, nie wiem czy udaje, na ile jest to realne. Niektórzy komentatorzy mówią tak, on, by ch on chce zerwać się z nowym porządkiem świata, on chce zatrzymać rozwój tego projektu, nowy porządek świata, tej globalnej gospodarki, chciałby, żeby wszystkie kraje wróciły do większej suwerenności. Można by przyjąć, może tak jest, ale nie bym tego, nie, nie tego pewny. Uważam, że to jest pewien rodzaj ukrytego, ukrytego realizowania trochę innego planu. No i druga frakcja, która oczywiście związana jest choćby z tutaj Unia Europejska i ten globalny rząd, to są te słynne też nazwiska ludzi, którym się przypisuje, jak rodziny, że kierują tym wszystkim ktoś w ich imieniu, najbogatsi na tej planecie. Że chcą jednak kończyć ten projekt i zbudować rząd światowy. Czy ten konflikt wydaje się prawdziwy, czy to jest tylko udawanie? Mamy jeszcze Chiny w tym wszystkim, które wyrodziły się bardzo, bardzo się wyrodziły. Myślę, że to jest niespodziewane, co się stało z Chinami, że nie do końca. Ci, którzy rządzą Ameryką, byli świadomi, że tak daleko trzeba będzie jakby oddać wpływy Chinom. Inni mówią, no tak, ale w zasadzie sposób rządzenia poprzez mordy, kłamstwo, poprzez oszukstwo, iluzje są uniwersalnym prawem. Nie tylko syjoniści potrafią to robić, to potrafi każdy, kto jest po ciemnej stronie mocy. W związku z tym, cóż za różnica, kto tu będzie tym imperatorem, Chiny czy Stany Zjednoczone. Te mniejsze, i słabsze narody są cały czas w takiej sytuacji. Ja naprawdę kilka lat temu, to już może będzie cztery czy pięć, kiedy mówiłem, co jest naszą szansą, to mówiłem, że implozja systemów w każdym potężnym państwie, imperium. I ja powtarzam, że to jest coś, co może być zaskoczeniem. Bo nigdy historia nie dzieje się tak, jak ludzie sobie wyobrażają, że się potoczy. Gdybyśmy teraz cofnęli się do tego, co pisano i mówiono w 1938-1939 roku przed wybuchem powiedzmy II wojny światowej czy pierwszej, czy znaleźlibyście się wystarczająco dużo wnikliwych umysłów, które byłyby w stanie przewidzieć to, co się stało potem? Jakieś namiastki rzeczywistości, która stała się po roku, powiedzmy, 18, kiedy skończyła się I wojna światowa, i co, co, się, co się w wyniku niej stało, łącznie z powstaniem Związku, prawda, z bolszewików w Rosji. To, że są grupy, które do czegoś dążą, że one realizują jakiś plan, że one taki plan miały, podejrzewam, że jest w tym pewien element prawdy, ale też nie możemy do końca uznać, że wszystko, co robią, im się udaje od początku do końca i zawsze ich plan jest Uważam, że tak się nie dzieje, że wiele ich planów na pewno co jakiś czas ulega zatrzymaniu, a może nawet zmianie. Nie są demiurgami, za bardzo też wierzymy w ich siłę, i sprawcą moc, w tą spiskowość, która jest bezbłędna. Musimy wiedzieć, że nie wszystko im się udaje, wtedy będziemy mieli większą siłę. Mówię o tym po to, o tym, że nikt nie spodziewał się, co stanie się po 1945 roku, jak to się skończy. Tak, tak do końca. I zadaję pytanie, a kto z nas? na tej sali, czy, czy jakichś innych integrystów, czy ludzi z opozycji takiej pozasystemowej, nie wiem, wymienimy Grzesia Brauna, czy wymienimy Michalkiewicza, czy wymienimy powiedzmy Korwina no Mikke, czy tam powiedzmy teraz się wyodrębnił Leroy, czy tam się Robert Majka wyodrębnia, czy tam kolejne ugrupowania powstają, tego jest tak dużo, że to w ogóle zaczyna tw tworzyć oczopląs i nikt nie właściwie nie wie, do jakiej koalicji chciałby przystąpić. Oni też w mojej ocenie nie mówią niczego innego, jak tylko projektują pewne rzeczy z historii na przyszłość i taka projekcja nigdy nie jest do końca udana, bo nigdy nie była udana. W związku z tym powiedział sobie w ten sposób, jeżeli coś ma być, to na pewno nie to, albo prawie nie to, o czym mówią nawet nasi najlepsi dzisiaj liderzy od interpretacji historii i polityki. Po prostu tak nigdy nie było i nie sądzę, że tak będzie. Może zdarzy się coś takiego, co naprawdę tylko nieliczni są w stanie przewidzieć. Chyba, że ktoś powie tak, ale ci, którzy są inżynierami porządku światowego i rządzą tym światem, oni po prostu tak czy inaczej dopną swego i będziemy mieli w gruncie rzeczy plan, którego nikt się nie, znaczy rzeczywistość, której się nikt nie spodziewał, ale oni miał, mieli ją w planie. I w tym sensie tylko mówię tak, ale pamiętajcie, nigdy do końca się im te plany w mojej ocenie nie udają. I ten też... Można by zadać pytanie, czy ten Trump to jest właśnie wypadek przy pracy, czy oni czegoś nie ogarnęli. Pamiętacie słynne słowa, już nie chcę powiedzieć, bo był to albo Rockefeller, albo Rothschild z tej rodziny, który miał powiedzieć, że no, nam na razie plany z nowym porządkiem świata krzyżują, krzyżuje internet, powstanie internetu i to, co przyniósł internet. Dlaczego? Miałoby tak nie być. To jest główne oparcie na naszych wszystkich działań i tak właśnie jest. Ale też, żeby nie mówić tak dużo, bo sytuacja światowa zawsze można jakoś tam próbować do tego odnieść, proszę też pamiętać, że to środowisko się zasadniczo odróżnia od wszystkich tych środowisk, które wymieniłem, politycznych, ponieważ ono ma zupełnie inny horyzont, horyzont tego, co, co, co znaczy rozumieć rzeczywistość. Zapytajmy naszych, powie, bo lubimy słuchać, często zgadzamy się z wieloma ich poglądami czy postulatami politycznymi, ale nigdy ze wszystkimi. Czy oni, mówią o tych środowiskach antysystemowych, są w stanie uznać i publicznie się nawiązywać do tej wiedzy, która choćby tutaj na tych spotkaniach, co Andrzej Nikomedowicz robi, czy jak my robimy, czy dziesiątki jeszcze innych osób w Polsce robią? Kto z nich uznaje ten typ wiedzy duchowej? Kto uznaje ten typ wiedzy o energiach, o psychotronice, o parapsychologii, o zjawiskach paranormalnych? Kto z nich uznaje. Istnieje technologia mind control i to, co my już o niej wiemy. Dzięki między takim osobom choćby jak Ewa Pawela, ale też jeszcze kilka innych osób w Polsce. Co oni wiedzą o kwestii istot pozaziemskich i ingerencji obcych w ogóle w tą rzeczywistość, w której my żyjemy? No nie ma takiego środowiska. Oczywiście nie mówię, że każdy z Was ze wszystkim tutaj się zgadza, ale też kto z nich ma takie poglądy na temat depopulacji, jakie my reprezentujemy jeśli chodzi na przykład o, o szczepienia, czy o żywność, o wszystkie, o, o might, o, jak mówiłem, o, 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 o czy każdą z plag, jakie wymienicie, zatrucie żywności, ziemia zepsuta, to wszystko jest element całości, która się naprawdę głęboko, wry, w, znaczy ona, ona się głęboko teraz jakby manifestuje, a oni tego nie widzą. Oni posługują się znakami, Analizami politycznymi, które należą już do przeszłości, które nie uwzględniają tego wszystkiego, o czym my mówimy. Oni słusznie mówią tak my, o suwerenności, o tym, że Polska jest wasalem, że ten wasalizm teraz no, że, że grają Niemcy, Stany, Tel Awiw, Bruksela, Rosjanie, no, zawsze tutaj od dłuższego bardzo mocni, i, i że rozgrywają, że nie mamy suwerennego rządu i państwa. Tak. Ale to my wiemy, tylko to dla nas jest jakby cadło. A dla nas dalej to jest to, co wymieniłem, a czego oni nie wiedzą. I problem polega na tym, że jeżeli byście się przyjrzeli teraz tej sytuacji, że nam by się udało jako środowiska niezależne, opozycyjne, odnieść jakiś sukces wyborczy, to ktoś powie: Słuchajcie, jak nie będzie wielkiej koalicji, wszystkich, od tak zwanego lewa do prawa, chociaż ja kwestionuję ten podział. Czy, czy tych środowisk, takich, że nie wiem, od ludzi z kręgu, nie, ktoś powiedział, Radia Maryja, yy, po, po ludzi właśnie takich jak gdzieś tam my, no i oczywiście ci fajterzy prawda, znani w płocy, których już wymieniłem. Powstanie takiej koalicji uważam za w zasadzie niemożliwe ze względu na pewne właśnie poglądy tych, tak w sensie naszych liderów, które one są ograniczone do tego, co już tutaj sobie powiedzieliśmy. I oni nie są otwarci na to wszystko, co my robimy. W związku z tym my jesteśmy w takiej dosyć dziwnej sytuacji, bo jesteśmy, że tak powiem, jakby za wieloma tymi rzeczami związanymi wal, z walką z systemem, burzymy się podobnie, ale kiedy mówimy o programie, to wbrew pozorom, jak się usiądzie do stołu i zacznie się o nim rozmawiać, to się okaże, że nas bardzo dużo dzieli. Każą nam na przykład uznawać, że jedyną religią, która tutaj ma obowiązywać i dominującą jest na przykład religia katolicka. Część z tych ugrupowań jest mocno osadzona i nie jest tolerancyjna wobec tego, co my robimy. No nie jest tolerancyjna. My jesteśmy tolerancyjni, ale oni nie są. Dzisiaj nie ma takiej potrzeby, żeby nas aż tak atakować, ponieważ my jesteśmy jakby sojusznikami tych środowisk w tym, co one robią, no bo jesteśmy sojusznikami, bo się w tej części zgadzamy z nimi, tak? Oni się nie zgadzają w tej części, co my robimy. Taka jest prawda, chociaż nikt tego głośno nie mówi. Bo póki jest rebelia, to wszyscy starają się zachować jedność. Ale jak przyjdzie do jakiegoś sukcesu, oba ten sukces jest daleko, to my się już na dzień dobry, niestety, będziemy, możemy podzielić. I tu już jest problem. Ja się stawiam od dawna w roli takiej osoby, która bardziej chce pracować na rzecz budowania fundamentów zmiany, niż pchać się na świecznik, gdzie w gruncie rzeczy. Na tym świeczniku my będziemy, no polegniemy, że tak powiem, na dzień dobry. Oswajanie ludzi z prawą, na przykład tematem UFO, którego ja jestem od dawna takim, powiedzmy, zwolennikiem, no to jest takie powolne. Robimy audycje. Ostatnio miałem incydent na styku z mainstreamem, tak? Gdzie, gdzie w, w zaproszony zostałem do takiego cyklu, który kręcony jest na potrzeby kampanii promocyjnej. Tu się nie przestaszy, bo to elegancko w sumie wyszło, jak niektórzy oglądali, nie wszyscy. Mówię tu o na Namysłów, który robił taki cykl promocyjny: rozmawiamy z tymi, którzy na czymś tam się znają. No i tam zaprosili różnych ludzi, generała Hermaszewskiego, wojewódzkiego, aktorów znanych, mniej znanych, artystów, i też od UFO zaprosili mnie. I to tam sobie poszło, więc też byłem zdziwiony, że tak jako jeden z 19 czy 18 ludzi jestem zaproszony do rozmowy solo oczywiście z tym Marcinem Prokopem, pomijam różne jakieś takie pewne elementy symboliki, które zauważyłem też, ale to jest osobny problem, też się na tym zastanawiam, chodzi mi tylko o to, że są takie małe małe wrzuty po prostu, gdzie nas puszczą troszeczkę wśród tak zwanych oficjalnie uznawanych autorytetów, powiemy coś, już nie śmieją się tak z nas jak kiedyś i się na tym kończy, a przecież to jest daleka droga. I teraz powiem tak, że my jako środowisko w związku z tym uważam, no jesteśmy skazani nadal na coś, co nazwałbym ciągłą pracą organiczną i wspieraniem oczywiście tych inicjatyw politycznych, które są antysystemowe, ale bez jakiejś nadziei, że jeżeli by nawet doszło do poszerzenia tej antysystemowości, to, to my i tak w tym wszystkim w zasadzie no, nie pasujemy do tego towarzystwa. Musimy sobie to szczerze powiedzieć, my do tego co nie pasujemy. Znaczy inaczej, znaczy nie pasujemy, oni by nam pasowali jeszcze, gdybyśmy byli na równych prawach dialogu, prawda, programowego, ale takiego dialogu nikt nie chce prowadzić. W sprawie might control jedyną, y, jedynym środowiskiem i to dzięki, myślę, pracy Ewy, Paweli i, i Hake, y, naszego kolegi Witka, Udało się mądrego człowieka w tych mediach e, narodowych przekonać. E, mówię tutaj o prowadzącym e, głównym, prawda, e, który po prostu e, e, zaprasza e, 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 naszą koleżankę Pawelę, tak, i czy Witek tam był. I oni mogli otwartym tekstem mówić to, co się u nas normalnie mówi w kontroli umysłu. To był evenement. W żadnym innym medium niezależnym, to, to nie zostało w ogóle poruszone. Ja nie mówię o mediach medstreamowych, bo to w ogóle jest inna bajka. I to jest właśnie tylko, no, że gdzieś tam się pojawia. To, to oznacza, że, że, że jest sens pracować, sens zrobić swoje. Tak samo jak ze szczepieniami. Yy, Nie no, wspomniałem o szczepieniach. Szczepienia też gdzieś tam zahaczyły. No, to, że się Justynie Socha udało i całej grupie wprowadzić, yy, zebrać podpisy pod własnym projektem obywatelskim ustawy, właśnie regulującej kwestię szczepień. No to, no to w ogóle to był szok, że nawet w pierwszym czytaniu w Sejmie nawet nie doszło do tego, że oni to odrzucili na dzień dobry, gdzie lobbying korporacji farmaceutycznych jest bezwzględny, jest doskonałe wręcz. To gdzieś tam przetrwało, no potem to wiadomo, że utopili, bo tutaj dalej to i tak by nie, nie miało szans, ale był sukces, więc gdzieś tam się dobijamy. Najbardziej sztandarową postacią w tym środowisku, o którym my mówimy, ja ciągle mówię, bo my jesteśmy inni, naprawdę jesteśmy inni, i nie miejmy złudzeń, że z nami będzie chciał ktoś rozmawiać z tych środowisk politycznych, właśnie też antysystemowych, tylko inaczej zorientowanych. A szkoda, to jest oczywiście kwestia, na ile, na ile my jesteśmy teraz w tej kampanii wyborczej, która się szykuje, w stanie coś zrobić. Czy ktoś będzie chciał się dołączyć, jakby będą powstały liczby listy? Tworzą nasi. Takie listy. Dziś w Warszawie zdaje się, no może lista nie, ale tam choćby Wojtek Dobrzyński, tam jakaś ekipa jeszcze, zbierają się też, myślą, założymy wspólny jakiś to Myśmy też kiedyś ten Ruch Wolnych Ludzi, a do tego się odwołam, dlaczego on został takby trochę prze, prze, przebudowany do, do, do pewnego miejsca i, i jakby czeka na odpalenie na, na inny moment. Natomiast y, y, każda inna inicjatywa od nas y, kończy się w sobie na jednym nazwisku, który mógł być liderem i który by mógł nadać znaczenia bo, gdybyśmy mieli się zjednoczyć w tej kampanii do parlamentu, jeszcze zdążyć, to nie, nie może, nikt nas nie przyjmie, nie przyjmie, poza może pojedynczą osobą na listę, do siebie. Co? Ruch Narodowy Was przyjmie, Partia Korwina Was przyjmie, Grzesiu, Grzegorz Brown, który wszystkich szanuje tych ludzi i cenię za ich, za ich działalność i popieram bardzo wiele postulatów, ale czy ktoś będzie chciał rozmawiać, gdyby na przykład to nasze środowisko, które jest inne, powtarzam. Ktoś wyłonił jakąś naszą reprezentację, to kto będzie chciał z nami rozmawiać? Według mnie na poważnie na ten moment nikt. Nawet w obliczu tego, że no może by to przysporzyło trochę głosów. Jedyną opcją byłoby, ale tutaj nie mamy, nie mamy tutaj posunięcia do przodu, to jest pokazanie, że my mamy swojego lidera. Dzisiaj ciągle jeszcze demokracja bezpośrednia to jest nasz postulat, ale nie da się zbudować też tego, tej, tej rewolucji, demokracji bezpośredniej bez, bez klasycznego rodzaju przywództwa, prawda? Bo to się tak nie, nie da, że się zbierzemy. Już widzę, że to się, to się nie klei za, za, za mało, za dużo jest też agenturalnych działań, o których zaraz powiem, i różnych takich działań rozbijających, bardzo skutecznych. Więc yy, od dwa lata temu pamiętam, bo też w podobnym czasie podobne myśli miał to taka synchronia. Byśmy się nie konsultowali właśnie Andrzej Nikodemowicz, bo żeśmy rozmawiali. wy też ja już to Jurkowi proponowałem, że Jurek Ziema był kandydat na prezydenta, że on najbardziej by nas wszystkich jakby yy, yy, no, uasabiał, ponieważ jego poglądy na dzień dzisiejszy, które się poszerzyły od spraw zdrowotnych ewidentnie od półtora roku, mniej więcej, co nas bardzo ucieszyło, co nie znaczy, że tam jak Jurek coś zrobić, wszystko jest idealne, bo to można dyskutować. Jurek też dopiero się uczy polityki tak naprawdę kompletnie, w niej nie nigdy nie siedział, ale gdyby się popatrzyli na jego poglądy, to w zasadzie we wszystkich najważniejszych kwestiach on mu, mówi podobnie jak my myślimy i, i od dawna mówimy. Więc poza tym jego pozycja jest tak antysystemowa, został tak brutalnie, bezwzględnie i w stylu nawet, nie wiem, no tak w latach 50. nawet powiedział, potraktowany, bo ta propaganda przeciwko niemu w tych wszystkich pismach mainstreamowych, no to jest po prostu nawet jak za Stalina, a nie za Gierka. Tak jest bezczelna, prymitywna i łopatologiczna i, i oparta na kłamstwie przede wszystkim, na manipulacji, która zresztą znacie, jak to działa. I dlatego też, no, uważałem, ciągle uważam, że gdyby Jurek się zdecydował, ale Jurek się generalnie nie decyduje. Przynajmniej mnie osobiście takiego sygnału do tej pory nie dał, może komuś innemu dał, ale widzę wyraźnie, jakby, jakby on mówił, ja tu z chęcią się zaangażuję w patronowanie jakimś tam procesom y, y, budowania koal koalicji tych naszych środowisk, tak? No ale się na to popatrzy. Teraz ostatnio pan Robert Majka jakby wystąpił troszkę, jakby też z jego błogosławieństwem, bardzo zacna postać, ale ja nie wróżę temu projektowi. Nie wróżę po prostu, bo to jest tak gdzieś tam zawieszone, za bardzo wszystko zawieszone w próżnie. Więc zostawiam ten temat do dyskusji, do debaty, ponieważ czy nam się uda w tych wyborach parlamentarnych skonstruować jakąś naszą wewnętrzną koalicję? To jest ważne pytanie, ponieważ, jak powiedziałem, żeby w ogóle się liczyć, to my musimy najpierw się policzyć, musimy najpierw się zorganizować, musimy stworzyć coś w rodzaju komitetów wyborczych, które by wystawiały własnych kandydatów, a nie przyklejały się do cudzych, bo to uważam, niewielu się przyklei, niewielu zaproszą i nic z tego wielkiego nie będzie. To jeżeli już to wystawić jakby od początku do końceni w wyborach europejskich, bo to jest już za późno i w ogóle jesteśmy niegotowi. Mówię generalnie o wyborach parlamentarnych, chyba żeby władza obecna je przyspieszyła, no i wtedy to nie będziemy na pewno gotowi. To już, to już widzę, jak znam to środowisko, widzę i nic z tego nie będzie. W wyborach samorządowych, gdybyście się przyjrzeli temu, co robiły środowiska niezależne, to generalnie ponieśliśmy wszędzie porażkę, może pod takimi sprytnymi sytuacjami, jakie myśmy stworzyli w Sobótce, to znaczy widząc, że nie mamy szans na mocnych własnych kandydatów do Rady Miasta i Gminy na burmistrza, Wybraliśmy tych i prowadziliśmy im pewne pertraktacje, rozmowy, pokazywaliśmy im nasze koncepcje. Oni uznali, że się do pewnych rzeczy zgadzają. Głównie chodziło o demokrację bezpośrednią, tam jeszcze ekologię. I żeśmy postawili na tych kandydatów, którzy wygrali w pierwszej turze i wybory, jeśli chodzi o wybory do burmistrza, czyli pan, wygrał pan Grzegorz, czy znaczy pan no, Jarosz Mirosław, oraz jego lista wyborcza zdobyła ponad 50% w Radzie Miasta i Gminy Sobudki, co jest ewidentnym sukcesem. I z tego się cieszymy, bo czujemy, żeśmy zainwestowali we właściwy sposób, we właściwą stronę. Nie straciliśmy tej energii za dużo na przegraną, bo większość naszych tak zwanych kandydatów, a widzicie, startowali różnie, łącznie z posłem, bardzo cenionym przeze mnie, mówię tutaj o Jarku Sahajko na prezydenta Zamościa, gdzie się też nie udało, bo nie mogło się też udać. Ja tak poczekam, może dziecko jest. To są takie tematy, gdzie jest dużo emocji, dziecko to odczuwa, ale to nie są dobre emocje. Zastrzę. potem będzie tego, może lżej. Już jest, zaczęłem w pół do. Aha. I teraz chodzi o to, że musimy dalej pracować. Bez względu na to, co się stanie, czy będziemy zdolni do tego, by taką koalicję powołać, czy też to się nie uda, bo nie widzę na razie jasnych punktów oporu. Uważam, że czegoś innego trzeba zrobić, bo możemy zostać właśnie teraz o tym powiem, po raz pierwszy to usłyszycie, co jakby ostatnio odkrywam. Mianowicie, że róbmy dalej swoje. Róbmy dalej to, co robimy. Wspierajmy tam, gdzie można tych kandydatów niezależnych, patrząc na ile są otwarte nasze sprawy musi być przynajmniej część tych rzeczy od kwestii szczepień, żywności, zdrowia, ekologii właśnie, czy kępczejsz, czy mamy oczywiście kwestie finansowe jeszcze. Wiecie jakie są nasze poglądy, nie będę wymieniał rzeczy oczywistych. Jeżeli znajdziemy takich kandydatów, takie środowiska, no jest ciekawa jeszcze inicjatywa, bo tego jest dużo. Mianowicie chodzi mi tutaj o tego posła, który wyszedł z ruchu Kukiza tam mnóstwo różnych wyszło, pan Liroj Zbigniew też tworzył przecież własną strukturę i dołączył do tej koalicji Korwina i tego i, i ruchu narodowego. Mówię tutaj o panu Jakub Jakubiak Marek. To, co mnie na razie cieszy, co, co słyszę o, o, o nim i o tym, co tam robią, to jest jedyne środowisko, które gdyby była to prawda, e, mogłoby być dla nas takim elementem no, jakiegoś poważnego dialogu. Dlatego, że oni, jak słyszałem od przedstawiciela sekretarza generalnego tej partii, to są zaangażowani w tworzenie mechanizmu do demokracji bezpośredniej. Chcą ją tworzyć jakby wewnątrz siebie, żeby wyłaniać powiedzmy kandydatów i liderów, tak jak my to mówimy. No i w konsekwencji liczę na to, że będą chcieli w ramach reform ustroju państwa optować za wprowadzeniem jakichś zasad demokracji bezpośredniej łącznie ze demokracją, bo to, co usłyszałem w tej rozmowie, to byłem już naprawdę zaskoczony ponieważ nie chodziło o to, żeby tam referendum, jak robią Szwajcarzy, że tam weto ludowe i możliwość inicjatywy ustawodawczej, takie referendum, to nie, nie to, bo to jest jakby abecadło, ale właśnie e demokracja To, co jest naszym jakby postulatem jako pierwsi, myślę, w Polsce to zgłosiliśmy, jako, jako projekt polityczny. I tutaj, gdyby się u pana Marka Jakubiaka te tematy naprawdę rozwijały, a nie były pewnym elementem gry, no bo wiecie, w tych grupa jest tak, każdy coś ma. Jak przychodzi nowe ugrupowanie i ma powtórzyć to wszystko, co już dawno inni zostali, jakby nazwali i powiedzieli, my tego chcemy, to ono się specjalnie nie ma czym wyróżnić. I jest taka zasada w polityce, że jak chcesz gdzieś zaistnieć, to musisz przyjść z czymś, czego jeszcze inny nie proponował. Przynajmniej w tamtej sferze, mówię mainstreamie. No więc może to jest tylko to, ale szczerze wierzę, że to jest coś głębiej, że oni widzą w tym pewien potencjał na zmianę tego systemu. I jeszcze tych innych takich nilu ważnych może czasami kanapowych ugrupowań będzie, bo jest, nie wszystkie chcę wymieniać. Natomiast przejdę do tego, co nazwałbym strategią, czy my będziemy teraz tak ofensywni, czy też będziemy zmuszeni do obrony, czy też będziemy zmuszeni do obrony, bo sposób, w jaki się atakuje na przykład Jurka Ziębę z całym arsenałem aparatu państwa, który sposób, no, jak to jest w filmie Krauzego układ zamknięty, żeby była jasność. Znam trochę więcej szczegółów niż Jurek mnie upoważnił, żeby o nich opowiadać, e, dotyczących sposobu te, tej opresji prawno-podatkowej, jaka została jakby założona e, na, na jego firmę. Myślę, że on sam będzie to niedługo szeroko ogłaszał, ale jeszcze potem widoczny nie jest czas. Ale z tego co ja słyszę, no to po prostu jest rozgrywane dokładnie, mniej więcej tak, w układzie zamkniętym krauzego. To jest ten sam mechanizm. Proszę, Jurek, zresztą to dwa czy trzy lata mówił, pamiętacie, bo taka historia, kiedy ogłosił to, kiedy jego partnerka Halinka była gdzieś tam, nie wiem, czy na zakupach, czy zeszła na dół z, z mieszkania, czy z domu to ktoś poszedł i powiedział Jurkowi wyraźnie, że jeżeli Jurek, znaczy Jurkowi do Jurka było to adresowane, jeżeli, jeżeli pan Ziemba nie przestanie robić to, co robi, to po prostu go zniszczymy. Zrobimy z niego przestępcę podatkowego. Jak ktoś pamięta, Jurek to ogłaszał, że były groźby karalne. I to było 2 trzy lata temu. I dzisiaj, jak się czy później dowiecie, jak ta sprawa już całkiem wyjdzie, to będzie właśnie, to będzie właśnie coś takiego. I to wbrew faktom, wbrew temu wszystkiemu, co jest robioną rzeczową, normalną, solidną robotą biznesową, można po prostu zrobić wszystko, bo to państwo działa jako pewna przykrywka dla różnych mafii. Ludzie na wyższych szczeblach, czy to oni są urzędnikami wysokimi, czy też są tylko i wyłącznie urzędnikami, którzy służą jakiejś mafii konkretnej, to już my tego nie rozczytamy do końca. Bo w mojej ocenie państwo jest utkane różnymi grupami interesów, którym bezpośrednio, nie wiem, prezes Kaczyński, czy, 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 czy ten prezes, premier, czy tam jeszcze ten, czy inny, oni naprawdę, uwierzcie mi, nie, nie muszą o tym wiedzieć. To nie znaczy, że ja chcę usprawiedliwić tych ludzi że oni nie wiedzą, co się w Polsce dzieje i można powiedzieć, no to nie wasza wina, bo za ich plecami dokonuje się cała masa przestępstw, tak było za poprzedniej ekipy, tak teraz z różnych stron słyszę, jest podobnie. Z tym, że powiem wam tak, bo też, też wracam ze spotkań rodzinnych, wprawdzie takich, które się wiążą z, z odejściem bliskich osób, i to, co mnie jakby przeraża, to to, że um, ludzie tacy, właśnie bym powiedział, taki, tacy normalni, fajni, przeciętni ludzie, którzy coś robią w życiu, mają dziś, zarabiają pieniądze, mają rodzinę, dzieci i jakąś tą polityką no, się interesują, no bo to normalne. I oni mówią tak, no nie ma wyboru, teraz jest pis przy władzy, pis jest zły, musimy pis odsunąć od władzy, a ja się pytam, ale co wy chcecie wrócić do PO? I tutaj jakby jest cisza, jeżeli jest cisza, to znaczy, że tak. To znaczy, że tak. Ja mówię, no ale zaraz, przecież to, przecież to było złodziejstwo na niezbywałą skalę. I takie argumenty słyszę. To już powiedzmy z różnych miejsc, żeby nie oskarżać kręgów rodzinnych swoich. Tamci to przynajmniej kradli w białych rękawiczkach i to było eleganckie. A ci idą na hama. Na hama kradną. Ja mówię, to no prawda, tu jest mniej elegancko, ale nie jeszcze ukradli. Ale to nie takie ważne. Ważne po prostu, że jest na hama. I ile teraz się marnuje środków finansowych, ile się przeklętów robi. Tego naprawdę jest trudno, bo przecież nie mamy narzędzi, żeby to do końca. Mamy jedną aferę wyciągniętą przez były skoki wcześniej związane z tym środowiskiem, a po drugie teraz mamy tą sprawę prezesa byłego KNF-u. W tej chwili się wyciąga już sprawę, że tam zamieszany może być pan Grapiński, dyrektor Naczelny Banku NBP, prezes. Ale to jest wojna na górze to jest wolna tych grup, które to państwo mają jako folwark. I biorą co, co czy da. I mimo wszystko uważam, że tamta ekipa przez 8 lat pozwoliła nakraść i nabrać i sprzedać i oddać absolutnie dużo więcej niż udało się to nowej ekipie. Chociaż nowa ekipa ma grzechy bardzo poważne w tej chwili na swoim sumieniu dotyczące oddania właściwie państwa w ręce Waszyngtonu i Tel Awiwu mówiąc oględnie, bo to co się teraz działo, też miałem jakieś tam komentarze, rzadko może to robię, bo nie chcę z tej polityki, może się bardzo interesuję, za bardzo się z nią wchła wchłaniać też na zewnątrz i oddawać, ale no, ten wasalizm, który teraz występuje, Wobec Stanów Zjednoczonych to po prostu jest niewyobrażalne, jak można było. No i wcześniej znacie historię sto razy powtarzaną, jeśli chodzi o kwestie polsko-żydowskie i ten IPN, i te 447 to jest po prostu niewyobrażalne. I jedynym pożytkiem z tego, co zrobiła ta władza, jest to, że ludzie się obudzili do końca. Nie wszyscy, ale wielu z nas. I od tej pory jakby nie mają wątpliwości, że to, co się często nazywało teoriami spiskowymi, że to niestety działa jako Real. Ale też, żeby nie przeceniać, bo mamy w tym środowisku różnych ludzi, też mówię o tej stronie, którą często ktoś nazywa eskimosami, żeby nie zadrażniać i też są ludzie, którzy jakby... Ja o takich ludziach, którzy są absolutnie... Tu wystąpił u nas ostatnio Romek Nacht i który dał wykładnie tego jako osoba, która jest z pochodzenia żydowskiego, jak on na to wszystko patrzy i jak ktoś nie oglądał, zachęcam do tego wywiadu właśnie na temat stosunków polsko-żydowskich z udziałem Romka Nachta gdzieś tam trzy tygodnie temu. Wchodzę teraz za taki jeszcze bardzo naj, najtrudniejszy motyw, bo powiedziałem, albo będziemy ofensywnie działać, albo będziemy się bronić. Niektórzy mówią, no, najlepszą obroną jest atak. Nie? Ale powiem wam to, co najbardziej mnie teraz uderzyło, bo po tej tragedii w Gdańsku sytuacja jest, w mojej ocenie to jest plan, który będzie miał swoją kontynuację. Będą zrobione jakieś kolejne według mnie posunięcia których celem będzie jeszcze dalsze zdestabilizowanie tej sytuacji i przede wszystkim uderzenie również w nasze środowiska niezależne, szeroko pojęte. Ja powiem Wam, dlaczego, dlaczego taki motyw się, się tu pojawia. Na razie tamto, co widać, żeby nikt nie miał wątpliwości. Jeżeli po tym zabójstwie yy, pojawia się sprawa pod tytułem że w Lublinie jest alarm bombowy, i na kulu ewakuują. Dwa dni później z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ewakuują. Dowiaduje się, że prawie w, każde, w wielu miastach w Polsce były podobne alarmy bojowe, bombowe, tylko w żaden sposób się nie informowało tego w mainstreamie. Jeżeli to jest element psychozy strachu, którą się tworzy. Ja tylko o tym mówię. To jest tylko pokazanie, jak to się robi. No i teraz ostatnia rzecz zupełnie. No jedzie człowiek, który widzieliście w telewizorze nawet dużym, jak rozwala policjanta, i jedzie potem w pod prąd, a następnie, a nie było tego dobrze widać, bo niestety tak jest to pokazane, żeby walnąć w bramę Pałacu Prezydenckiego, to nie jest tak, że można sobie przejechać i gdzieś niechcący metr skręcić i nagle zawadzisz o płot albo o jakąś tam barierkę. Tylko trzeba skręcić po prostu powiedzmy w prawo i, i mieć jeszcze 10 metrów jak nie więcej do tej bramy, jak nie więcej. No i tam stoją odpowiednie takie, to jest w porządku, zrobione barierki, żeby samochód stanął. Gdyby nawet było tak, że gość się nie wiem, ale gość po pierwsze trafił do zakładu psychiatrycznego. Gość po tym co się stało nie wiedział, co się stało. Kolejny element zagubionej osobowości, Kolejny, kolejna psychuszka. Przecież to po prostu jest ewidentnie robione po, po to że wypuszcza się tych ludzi. Mam takie sobie takie retoryczne pytanie, bo wieszcie mi nikt z nas do końca nie może wiedzieć wszystkiego. I nieraz jak się przyglądam różnym ludziom w necie, którzy z taką pewnością o wszystkim mówią, mają taką stuprocentową pewność, to mnie troszkę to irytuje, bo my naprawdę za mało wiemy, żeby być pewnym w wielu rzeczy. My możemy stawiać hipotezy, mówić, że to jest mocne, to jest przekonywujące, ale nie dać się zabić za pewne rzeczy. Ale tutaj to budowanie tej psychozy strachu i psychozy zagrożenia, gość uderza w barierkę przed Pałacem Prezydenta, nie wiem, co się jeszcze zdarzy, zaraz wam powiem, co się może zdarzyć. Oczywiście, oby to się nie zdarzyło. I e, generalnie, biorąc, już jest pytanie, kto to rozgrywa. Jakby ktoś powiedział, czy to rozgrywa obecny obóz rządzący, uważam, że, ta, że to nie jest robota tej wierchuszki. To cały czas gra tak zwany rząd cieni, czy grupa, która rządzi, jak to się trzyma prawdziwie władzę. Ludzie, którzy są na świecznikach, są od niej mniej lub bardziej zależni. Mniej lub bardziej świadomi, jaka toczy się ta gra. A tutaj chodzi o to, że w tym przypadku widać wyraźnie, że partia rządząca już staram się nie używać tych słów zbyt często, wpisy są tak naznaczone emocjami, że każde wywołanie już jakby zawęża w ogóle pole myślenia ludzi. Że ta ekipa rządząca tak naprawdę na tym, co się stało, w gruncie rzeczy straciła. I to poważnie straciła. Po pierwsze, w zasadzie układ Gdański, który jest. Centrum właściwie tego całego sprzedawania Polski, od kiedy ten okrągły stół był i potem Donald Tusk i Kongres Liberal demokratyczny i cała ta grupa, już nie liczę Wałęsę, bo to była jakby gra z innej epoki, on tam dalej został, że to po prostu dzisiaj jest nie do rozwikłania. Spróbujcie teraz prowadzić kontrolę w Gdańsku i w mieście nad tymi wszystkimi aferami, o których się mówi, bo były zgłaszane i próbujcie teraz dochodzić prawdy, czy tam ktoś coś ukradł, czy też nie ukradł. Tego się tak już nie da zrobić. Dlatego, że teraz mamy, mamy, że tak powiem, pewien rodzaj ofiary, tak? człowieka, który ja bardzo współczuję i rodzinie i tak dalej. Ja tutaj nie, nie personalnie w ogóle nic nie, mam, nie chcę do niego mieć. Jeżeli weźmiemy pana prezydenta Kaczyńskiego jako symbol też obozu przeciwnego, który jest ofiarą i na tym budowano przez lata siłę też tego obozu politycznego, tak teraz druga strona zyskała też taką ofiarę. I to jest bardzo poważny oręż, ponieważ mówię jeszcze raz, będzie ciężko. Poza tym yy, widać, jaki jest wydźwięk. I widać, jaki jest wydźwięk. Oficjalnie oczywiście wszyscy są przeciwko mowie nienawiści. Cel? Wprowadzić yy, cenzurę. Wprowadzić cenzurę. Jeżeli w Niemczech już jest tak, że daje się chyba jeden dzień na to, byś wpis, który jest, mm, powiedzmy, no, mową nienawiści, a jeszcze zdefiniuj to, yy, usunął, a potem jeszcze jest wersja, że 7 dni a potem zaczynają się jakieś sankcje, to teraz wyobraźcie sobie, co to oznacza u nas, przyniesienie do Polski tego samego albo w gorszej wersji. Całkowicie zablokowanie y, y, sensownego dialogu w ogóle i wolności słowa. Jeżeli RODO weszło już parę miesięcy temu w całej zresztą Europie i w Polsce też, to po to, by utrudnić komunikację między nami. Przecież nie ma nic bardziej absurdalnego, jak mówić, że to jest ochrona prywatności, jak wszystkie nasze prywatne sprawy są jak na talerzu dla służb specjalnych. To co tu mamy chronić? Służby specjalne się nie pytają, czy to jest zgodne z przepisami RODO, czy też nie. Oni mają ustawy, mają rozporządzenie, mają technologię, która gwizdze nawet na ustawie i procedury i tak nas szczytują, z czego chcą. To po co to RODO jest? RODO jest po to, żebyśmy między sobą się nie mogli normalnie kontaktować. I jakieś ciężkie kary płacić, bo ktoś do go maila do kogoś wysłał, może nie zauważył, że go nie zapytał. To są bardzo ciężkie, bardzo mocne rzeczy, które jakby idą, idą jakby w naszą stronę. Na koniec będziemy musieli się odreagować, bo tak nie może się zakończyć, że my powiedzmy, no to co, to jesteśmy w takiej sytuacji. I teraz co przewiduję, że może się stać złego? Ale mówię to po to nie, żeby się lękać, bo to nie o lękanie się chodzi, tylko żeby właśnie roztopić to, roz, 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 rozłożyć, przygotować się mentalnie, może przez medytację, przez wizualizację i przez te wszystkie techniki, które posiadamy. Otóż czekałem tutaj, bo Grażynka tutaj wysłała syna, prosiłem tutaj właśnie, żeby mnie podwieźć, bo tam do, do Lublinca miałem. I dostaje telefon. Przedstawia się gość, że przyniosłem jakąś tam grupę, która właśnie złożyła doniesienie do ABW i tam jeszcze kogoś, a ponieważ ja jestem tam dziennikarzem takim, zależy, też chcieli mi przesłać dokumentację, że w Polsce jest szykowany zamach stanu i wymienia nazwiska, które są w to zamieszane i że oni mają takie dokumenty, że się w głowie nie mieści. I jakieś tam rzeczy mi coś wysłę, pana, ja po pierwsze nie wiem, jaki pan jest, po drugie, niech mi pan wyśle, bo wiadomo, teraz nie mam czasu, no bo jestem w drodze i w komórce tego nie, nie, nie będę odbierał. Zresztą tam za małe zasięgi czasu nie ma. Ja sobie to przeanalizuję i coś z tym zrobię. Dlaczego zmienię? <laughs> nazwiska te tam padają. To są niektóre nazwiska yy, bezpośrednio jakby wywodzące się z naszego środowiska alternatywnego dyskusyjne dla mnie są to, a niektóre są takie, które byś uważał, no przecież absolutnie to jest człowiek nasz, wiesz, to on tutaj zasługuje na to. Teraz pomyślcie sobie, jaka to może być, ja jeszcze raz powtarzam, stawiam hipotezę, bo jeżeli ktoś do mnie dzwoni i coś takiego mi mówi, to raczej z jakimś przeświadczeniem, albo naprawdę jest to jakaś grupka, która ma jakąś ideę fix, ale dla mnie to jest rodzaj jakiejś prowokacji. To jest prowokacji, bo teraz wyobraźcie sobie, że na pewnym poziomie, w tym środowisku, ktoś instaluje nawet bez pełnej świadomości ludzi, którzy uczestniczą. Pamiętajcie, ja nie mówię, że tutaj agent to jest ten, który wszystko rozgrywa i wszystko. Chce. To takich jest, jest niewielu. Wielu działa półświadomie. Teraz wyobraźmy sobie, że mamy takich twardych, antysystemowych działaczy. Bo szeroko mamy. Mamy. I teraz tak, wiadomo, że nic nie mogą. Wyobraźmy sobie, że ci działacze są namawiani do tego, żeby słuchajcie, no nie możemy tej Polski inaczej ratować. Musimy zrobić zamach stanu. Powiem Wam, jak ja się przyglądam ludziom, a przecież działam w tej, w, w, no, w tej przestrzeni naprawdę całe lata. Pierwsze przebudzenie w 1982 roku po wprowadzeniu stanu wojennego, założenie własnej organizacji EZM, władza nie rejestrowała, potem założenie struktur poziomych ZSP, działanie przeciwko aparatowi potem nawiązanie współpracy z opozycją, taką prawdziwą i tak dalej, no i potem rok 90, drugie przebudzenie. Tematyka nasza alternatywna i tak dalej, zostawiłem całą tą politykę. Powiem Wam szczerze, skala naiwności ludzi, zdolność do tego, by uwierzyć, że się jest jakimś wielkim w historii człowiekiem, ego, które często króluje w naszych tutaj osobowościach, umysłach, czasami jest tak duże, że jak ktoś Ci będzie nad Tobą pracował przez parę miesięcy i będzie Ci mówił, jaki Ty jesteś dobry i że Ty możesz zbawić kurczę Polskę, to mówię Wam z mojego takiego. Prywatnego wyczucia z tych kilkudziesięciu lat, jakie de facto jestem w polityce, bo ją cały czas przeżywam. Ja czytam, ja słucham, ja ciągle, mimo że się w tak wzór, dużo nie, nie, nie udzielam politycznie. To Wam gwarantuję, że to jest do zrobienia i to bez większego kłopotu. Sami nieraz przyjrzyjcie sobie, ile różnych takich funkcji, nie funkcji, żeście wzięli na siebie w dobrej wierze w jakimś tam przekonaniu, że to rzeczywiście musimy tą Polskę, czy świat zbawić, tak, uratować, ale nikt tego nie zrobi. Ja to mogę zrobić i tu jeszcze czterech innych i musimy tą... Są to czasami osoby, które nie muszę mieć do stracenia. Jeden, trzech, dwóch agentów w całym tym projekcie wystarczy. Pamiętacie tego Brunona Tak, jak on się nazywał, który planował zamach na Sejm i, 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 i na, na Parlament Polski, zaresztowany za akty terroryzmu z Krakowa, pamiętacie tą akcję? Pamiętacie, jak gość, który miał takie inklinacje do tego, żeby się burzyć, no był chemikiem, dużo trzeba i się do niego przystała szajka, to był on i pięciu ludzi ze służb specjalnych, potem wyszło, tylko tak nie może było tego za mówić, no słuchajcie, pięciu kurczę no, ubeków no, w dawnym stylu, tylko nowoczesny i tak go urobili, taką siatkę zrobili, potem tylko on siedzi w więzieniu. I, I zbierał materiały wuchowe, robił ćwiczenia, na których oni bywali, podprowadzili go, bo potem była konferencja prasowa. Patrzcie, to są terroryści, my ich zamykamy, my tu jesteśmy służby potrzebne krajowi. Taki przekręt. Nie, Facet siedzi, tak? I dobrze głupka z niego nie zrobili, bo też mogli mu tam dać, nafaszerować go trochę tym, jakimiś chemikaliami, jakimiś farmaceutykami gośby gość by już był roślinką i by powiedzieli, że zwariował. No ale póki co może jakiś inny plan jest dla niego jeszcze. I tylko mówię, słuchajcie, jak można człowiekowi wmówić, żeby przekonał zamach terrorystyczny, ale można było taki numer nam wywinąć? Można. A czy nie można nam teraz takiego numeru wywinąć? Tylko na większą skalę? I podżegać do czegoś, kto będzie to nazywał zamachem stanu. To oczywiście będzie szopka. Szopka jakiejś świat nie widział, bo się kilka osób uwierzy, że uczestniczy w ratowaniu kraju. Pociągnie sam jakąś tam ilość, będzie gdzieś tam się może zbierała, by jakieś pieniądze przekręty robiła, może, może już jakaś historia, legenda przygotowana. Wystarczy ogłosić, nagrania są, pokazać, że czterech czy pięciu, zawsze, baranów naprawdę traktuje poważnie tą misję i chce w Polsce poprzez Amazon przejąć tą władzę, a tam ktoś tylko podsypuje do ognia po cichu i delikatnie i się kręci. Tak jak z tym Brunonem, tylko na większą skalę. Jak ja dzisiaj dostałem to, przed w sumie dwoma godzinami nie będzie więcej, w sumie się jas. Tu się dzieje. Masz to. No to, 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 przy... tak. to. Ja zresztą pytałem, czy pan też innym daje, bo nie mówię, że to tylko więc ja... chciałbym, żeby sobie ja sama być poza tym, żeby że powiedzą, że panie ma pan na siebie przestępstwie, pan nie doniósł policji. To dobrze, no ale się rozumiemy. Teraz widzisz, o co chodzi. To wiesz o co chodzi. I teraz ja uważam, że coś takiego może się zdarzyć. Bo zyskuje się dzięki temu wiele rzeczy. Po pierwsze, zobaczcie. No, 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 no zamach stanu, no, jest sytuacja taka polityczna, że, że będzie i tak u, u, wszystko zrobią. Jak zobaczą, że jest parę nazwisk z nami związanych, to kto ich nie zna, kto się z nimi nie witał, nie ma zdjęć, nie ma y, jakichś spotkań i dyskusji, nie ma programów z nimi przykładowo i nagle się okaże, że to są faceci, którzy naprawdę knuli jakiś zamach, bo Niestety, ego było tak duże, że się siedzieli po prostu i tam się naradzali, jak to zrobić. Tak? A ktoś to oczywiście nagrywał. I wypuszczą, tutaj, jak wypuścili wszystkie te przecieki, te sowa i Przyjaciele, to po, nie, nie takich ponagrywano. Szefa MSW nagrano, no. premiera obecnego nagrano, no. wszystkich nagrano. I ma to, tylko nie wszystko jeszcze wyszło. To takich paru za przeproszeniem ludzi, którzy uwierzą w swoją misję, że uratują kraj, bo zamach samu zrobią, to mówię wam, że to nie jest problem. No. I obym się mylił. Obym się mylił, że mamy do czynienia z tego typu historią, bo jeżeli tak, no to już pójdą pogonie po betonie i, i, i uderzą. Jeżeli Jurkowi Zięby robią takie rzeczy, jeżeli też na nas różne rzeczy perfidne i wypisują, i teraz, no też ja słyszałem o tym przykładowo, każdego z nas się atakuje, mnie też. Przykładowo miejscowy ksiądz Sobutki, dowiedziałem się o takiego człowieka, który jest z nim zaprzyjaźniony, to było jeszcze tam miesięcy temu, przychodzi do niego kobieta i mówi, że w czasie harmonii z kosmosu, czyli imprezi Janusza Zagórskiego, została zgwałcona w namiocie. Została zgwałcona w namiocie. I tyle. I ksiądz to słyszy. Dzieje, że jeszcze była i takie rzeczy opowiada. Inna historia. Słyszę tutaj. Spotkał się z tym człowiekiem niedługo. Jemu też opowiadano. Znaczy, ja słyszałem o nim złe rzeczy, a ono mnie też złe rzeczy. I mówi, że dzwoni do niego kobieta. Przynajmniej dzwoni, to mi i, I mówi mu, że y, ma czwórkę dzieci. Była księgową Janusza Zagorskiego. Janusz Zagorski strasznie ją szukał. A ja nigdy nie miałem księgowej, bo moja mama od zarania dziejów, kiedy założyła swoją małą firmę 20 kilka lat temu, zawsze pomagała mi prowadzić księgowość, bo mama z wykształcenia jest księgową, więc ja nie musiałem szukać księgowych. Ale zgłasza się do kogoś osoba, która mówi, że, że jest księgową, że pracowała dla mnie, że ma czwórkę dzieci, że nie dojada i że za górskim ją szuka. I gdzie się, już nie mówię, że, że e, jak byłem w wojsku, bo mnie wzięli na rok czasu i to karnie na studiach i jak ja jestem politolog i mówię, jak miacie mnie brać, to już wolę iść do szkoły wychowawczo-politycznych na rok, bo to na cztery miesiące, a potem się do jednostki, no bo to jest normalne dla mnie, tam przynajmniej będę mówił o tym, co, co wiem, nie? Więc od razu się robi ze mnie na przykład oficera, prawda, tego typu. Ja już nie mówię o służbach specjalnych, agentach, bo tu wszyscy są już agentami, bo to nie znam kogoś, komu taki łatki nie przyklejona. Więc tu pozostaje nam to, co nazywam y, y, naszą mądrością i czujnością. Po owocach ich poznacie. Musimy się nauczyć tego. Kto się kiedy na rynku pojawia, od kiedy działa, co zrobił, bo inaczej to my nie mamy z nimi żadnych szans. Bo się pojawia kolejna kobieta, która powie, że ja ją na przykład zgwałciłem i teraz idź i teraz i że nie jesteś wielbłądem. Tak? Każdemu z was coś takiego można zrobić. I to są te metody. Metody, które są indywidualne, na które, które pracują, atakują konkretnych ludzi, a metody, które dotyczą całego środowiska. Przemyślcie to. Bo jak ja usłyszałem od moich wielu znajomych, że, że oni to kupują, to znowu się przeraziłem, ponieważ jak jest jakiś poważny spisek, jaki miał miejsce w sprawie, czy ma cały czas wobec Polski, metody są od lat znane i mamy tą tragedię w Gdańsku. I my budujemy tą narrację. Trzeba przyznać, że jest to jakiś tam sukces, bo pierwsza audycja, którą sam powiedziałem jeszcze w formie hipotezy delikatnie, że może być coś takiego, no tam powiedzmy po tygodniu, bo około setki, ale potem z, z, razem z naszą zrobiliśmy razem z Ewą tą audycję i tam już wprost powiedzieliśmy o, o, tym, o tym podwójnym umyśle i tak dalej. Tam już tych ty, ty, tysięcy było dużo, czyli jakby była większa reakcja na temat y, technologii kontroli umysłu w związku z prezydentem Adamowiczem świętej pamięci. I to jest bardzo poważna hipoteza i to jest jedyna, która ma jakąś rację bytu wobec tego, co oficjalna władza mówi i co się pojawia na rynku i to w naszym środowisku, no bo to jest środowisko niezależne. Wobec takich środowisk, ja zauważyłem, nie od dzisiaj wrzuca się takie maskujące, równoległe teorie spiskowe. To są jeszcze bardziej brzmiące niesamowicie i fantastycznie i pozornie logicznie. Ludzie to kupują. Jedna z takich teorii to jest na przykład płaska ziemia, bo to jest już standard, to już, już to dotyczy całego środowiska, jak ktoś przychodzi do mnie, my tej płaskiej ziemi, gdzie wykształceni czasami, moi znajomi i tak z przejęciem mi to mówią, ja mówię, kurka wodna, jak się daleko można dać wciągnąć coś takiego, jak można dać się tak zakręcić, ludzie inteligentni, jak to może być? Ja się tym przerażam. Między innymi ja zatrzymałem sam aktywność Ruchu Wolnych Ludzi, bo zobaczyłem pewne posunięcia, które uważałem, że świadczy to naszej niedojrzałości albo zbytniej infiltracji. Oni mają mojej energii tracić na coś, co potem i tak służby przejmą i, i będą robić coś z tym ciało. Ja się nacharuję, żeby porobić imprezy, żeby z innymi przyjaciółmi nagromadzić setki tysiące ludzi, a oni przychodzą jak lękałki, biorą i proponują im różne rzeczy, jak stanowiska partyjne i tak dalej. W jakichś tam innych partiach antysystemowych. Ale bliżąc do tego. Oto o się pojawia teoria. Bardzo. A nęcąca, Bo widzisz fakty. A kto widzi, jak zabijali Adamowicza? No nie widać. E, tego i oni nie zabili go. Oni go nie zabili. Adamowicz uciekł. I nie ma, nie ma Adamowicza, a Adamowicz nie zginął. Przecież taka torę jest zwylansowana. Przyjrzyjcie się. No nie widać, że go zabijają. A gdzie, a nie było, a gdzie jest krew na koszuli? Bez krwi. A, a że nóż bez krwi. No co, co kto widział z nich? No jakieś wyrwane fragmenty. Przecież to jest absurd, słuchajcie, to jest taki absurd, że to się w głowie nie mieści. Raz wyobraźcie sobie, że to się u nas upowszechni. I co robi, co robi system? Nie to, że tam służby od razu, bo nawet zwykły dziennikarz to on zobaczy, patrzcie, tutaj krzyczą, że jakaś kontrola umysłu i mówią, że Adamowicz nie zginął. A ja go widziałem, jak go szeletowali, bo tam było kilkadziesiąt osób na scenie i część osób to widziała. Tego nie da się. Po drugie, ma z was wielu dzieci, żony, partnerki, zdecydujcie się na to, że się uśmiercacie. Giniecie nagle ze sceny jak Copperfield za murem chińskim. To jest pierwsza sztuczka, która jest według mnie super. Dużo ludzi wokół, nie ma żadnej w ogóle nawet yy, tego, no, no namiot był, można było go do namiotu włożyć i z namiotem zniknął, prawda? Nie wiem, się pod, tam, pod tą, ktoś go wypracował. absurd go nie absurd. Weźcie się w roli córki, żony, przyjaciół, ma, mamy, rodziców, no jeszcze kto żyje. Udawajcie, że nie żyjecie. Proszę was, wyście sobie to w ogóle wyobraźcie. Taki numer. Psychologicznie sobie to wyobraźcie. Jak można taki numer wyciąć w własnej rodzinie? Bo jak się uśmiercasz na całe życie, już nie możesz wrócić. Już gdybyś wrócił, to po prostu to granda, która to w ogóle świat takiej nie widział. No. To już prędzej go trupią niż pozwolą mu wrócić, gdyby tak się stało, mówię. Bo to byłaby żenada nad żenadami. To była afera nad aferami. Facet został zabity, ale uciekł, tak? Jak na filmie. Zabili go i uciekł, tak? No bo tak jak... No słuchajcie, jak se to psychologicznie wyobrażacie? Nieraz pisy, uciekł do Tel Awiwu. No ludzie, kurde, uciekł do Tel Awiwu. Jak, po co, gdzie? Co to za maskarada jest? To jest obraza rozsądku inteligencji normalnych ludzi. Bo gdyby tam nie było na scenie, ale zabili, a zobaczcie, zabili z Kulczykiem. To prawda, że jest dyskusja, że są wątpliwości. Nie mogę powiedzieć, że tak na 100%, tylko u Kulczyka to było tak, że jest zamknięte, szpital zamknięty, prywatna klinika, nikt nic nie wie, nikt nie, nie widział. Świadków jeden albo dwóch, do których nie dotrzesz. O czym rozmawiamy? Rodzina, poszła, popłakała. No mogła udawać, no mogli mu coś zrobić, bo nabroił nakrad razem z innymi, więc szuka ucieczki przed odpowiedzialnością. Zgadzam się, że tu można by było się poważnie na tym zastanawiać. I też się nie zastanawiam, ale nie chcę wyciągać dalekiej doządu. Ale to nie to samo co tutaj. Bo to nie było w zamkniętym szpitalu, gdzie nikt nic nie wie, tylko to było na scenie. Ktoś mówi, to czemu nie pokazują, jak go tam dźga? A jakie są zasady? Chcielibyście, jakby wam tak ktoś zabił? nie wiem, żonę, czy, czy, czy tatę, yy, yy, czy męża, żeby w telewizji pokazywali, jak się go Kto na to pozwoli? Tym bardziej w mainstream. Ja też bym nie chciał, żeby w środowiskach na naszych, na naszych puszczać tak, wiesz, yy, yy, drastyczne sceny zamordowania człowieka, tylko dlatego to jest sensacja i ja będę miał dużo kliknięć. Tu niektórzy mają na sumie pewne rzeczy, nie będę wymieniał, bo to nie o to chodzi, bo różne rzeczy się dzieją, jak się pokazuje coś, co potem ludziom, do czemu to zrobiłeś, przecież, kurczę, to nieetyczne. Przecież ten człowiek umiera? Więc takich rzeczy się nie robi? Pokazuję wam to, jak było na przykład w sprawie y, ten sam mechanizm, jak się robi takie maskujące rzeczy. Y, katastrofa smoleńska. Wszyscy wiecie, że hipoteza o zamachu jest bardzo prawdopodobna. Ja nie mówię, że tak wszystko już wiadomo, bo to nieprawda, ale to jest bardzo poważna hipoteza. I nie można absolutnie tego w żaden sposób wykopać, tylko brakuje nam jeszcze wielu ogniw i to jest poważne. Co się robi, żeby tą narrację, że to mógł być zamach. Y, zniwelować, żeby ją po prostu ośmieszyć w konsekwencji. Produkuje się inną koncepcję, jeszcze bardziej niezwykłą, w jaki sposób zginęli, no bo już tu się nie da wymyśleć, że po prostu gdzieś no, no ich porwano, prawda, i oni żyją w Tel Awiwie, bo to już jest trochę przesada. Więc to innego wymyślono, nie to, że żyją w Tel Awiwie, czy może na Majorce, żeby nie, nie piać tylko do jednego miejsca na tym planecie, to oni zostali, popatrzcie, nie ma zdjęć z lotu na lotnisku w 2010 roku, 7 kwietnia, jak rano wylatywali. nie ma to znaczy, jak ich nie ma, to jest podejrzane. A jak jest podejrzane, to znaczy, że ich porwali. No i co? Porwali ich. A następnie, jak samolot się już rozbił, czy tam go rozbito, to oni z helikopterów rzucili ciała na miejsce katastrofy. Wyobraźcie sobie coś bardziej absurdalnego. Taka piętrowa robota, jak już ten samolot się rozwalił, to już, to już należało, że tak powiem, razem z nimi pogrzebać wszystkie ofiary, i tak to zrobiono bo to jest tysiąc sposobów na to skutecznie, żeby rozwalić, a nie, że zabierać delegację 100 osób, zamiast do tego samolotu, to do, do innego, przewozić, zabijać, tak, i potem lądować. No przecież to jest w ogóle absurdalne. I takie, ja nawet wiem, kto to puścił. Wiem, kto tę informację puścił. Już kiedyś to o tym mówiłem, nie chcę przesadzać, bo za cztery minuty to obiecałem tu Andrzejowi, że nie będę przeszedł tego. Ale te cztery minuty, więc tak, yy, no przedstawiłem takie czarne może rzeczy, ale bez takiej twardej Wieszcie, oceny sytuacji bez tego całego takiego wzniesienia się w niebo, i w zasadzie nie widzę czarnych scenariuszy, tylko będę się modlił, to jest trochę za mało. Jak się modlisz, to musisz wiedzieć po co. Musisz znać te mechanizmy, co tak naprawdę nam grozi. Musimy się dzielić tą wiedzą. I ja jestem pewny, że cała ta granda, która jest na Ziemi teraz, cała ta opresja, ona po prostu przegra z Kretesem. Że zwyciężą te dobre siły, że miłość jest silniejsza, że rozum ludzki ma swoje wyżyny, że kosmos zmienia swoje parametry, że jest mowa o tym, że przychodzi nowa energia, a świadczą o tym tysiące budzących się ludzi w Polsce i na świecie. Ale wtedy też ta ciemna sona, jak to się mówi, na ostatnie dni i chwile pokazuje do końca swoją twarz i rzutem na taśmę chce odwrócić bieg wydarzeń. Nie należy oczywiście lekceważyć tej sytuacji, że wszystko ktoś załatwił za nas, a my nic nie musimy. Bo zawsze jest jakiś element niepewności. Jeżeli ma to zwyciężyć, to jak zrobimy jakieś błędy albo czegoś nie zrobimy, to to wejście tej nowej ery opóźnić się może o wiele lat. A ilość ofiar, nie w sensie tylko fizycznym, tylko z całkowicie zmajoryzowanych umysłów, dusz zaprzedanych głupocie, będzie tak duża, że to są niepotrzebne straty. Że można odnieść sukces mniejszymi stratami i w sposób taki, który będzie dla nas satysfakcjonujący. Stąd też kończąc, powiem Wam tak. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że prawda jest po naszej stronie. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że prawda zawsze zwycięży, prędzej czy później. Zrobmy wszystko, żeby zwyciężyła prędzej niż później. A tam ci odeszli w niebie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Ci, Janusz. Cieszę się, że, że powiedziałeś wszystko to, co, co czułem, że trzeba powiedzieć, ale chciałem, żebyś to Ty powiedział. A to się nazywa Impuls Wolności. Tak wszystkiego dobrego. Trzymamy się razem i 6-7 kwietnia spotykamy się tutaj. Zapraszamy siebie, i